Dziękujemy! 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 I proszę Państwa, myślę, że to taki odpowiedni moment. Tutaj, w tym momencie, w czasie marszu upamiętniających żołnierzy wyklętych. Żebyśmy przysięgli tym żołnierzom wyklętym, którzy spoglądają na nas z bram raju. Żołnierze wyklęci, przysięgamy. Suwerenność Polski odzyskamy. Przysięgamy! 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 Proszę Państwa, zaśpiewaj. Ojczyzno ma, tyle razy wykrzyczał Pana, ach jak wielka dziś Twoja rana, jakże długo cierpienie Twe trwa. Ile razy pragnęłaś wolności, tyle razy gnębił ją kap, ale zawsze czynił to obcy, a dziś brata zabija brat. Ojczyzno ma, tyle razy wygryzło Pana, ach jak wielka dziś Twoja rana, jakże długo cierpienie Twe trwa. Za Twoim przewodem złączym się z narodem. Marsz, marsz Dąbrowski z ziemi włoskiej do Polski. Za Twoim przewodem złączym się z narodem. Nie planowałam tego. Jestem wnuczką jednego z żołnierzy wyklętych. Patrzę na to, że tu Wileńszczyzna. Mój dziadek jest okręg lwowski. Przez Kołymę biegun północny wrócił do Polski. Zamieszkał w Bydgoszczy. Tutaj został pochowany. Dlatego w imieniu wszystkich wyklętych jestem Wam bardzo wdzięczna za to, że dzisiaj tutaj jesteście. Jestem wdzięczna za to, że to zorganizowaliście. Jestem wdzięczna za to, że jesteśmy Polakami. Dlatego pozwolicie jeszcze jedną rzecz. Modliliśmy się za zmarłych, ale bardzo bym chciała pomodlić się za rządzących. Pozwólcie, żebyśmy w imieniu nas, Polaków, przebaczyli i poprosili o to, by Bóg w swojej łaskawości zesłał im dary Ducha Świętego. Dar opamiętania, dar rozumu, dar mądrości. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Zamknięte. Dziękuję wszystkim za przybycie.